25 sierpnia 1939 roku, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein przybywa do Gdańska pod pretekstem oficjalnej, kurtuazyjnej wizyty. Był to stary okręt cesarsko-niemieckiej marynarki wojennej, który, unowocześniony, pełnił rolę szkolno-artyleryjskiego okrętu kadetów morskich III Rzeszy. Należy tutaj zaznaczyć, że oficjalnym powodem tejże wizyty było złożenie hołdu marynarzom z krążownika. Magdeburg. Wpłynął on bowiem w 1914 roku na mieliznę w Zatoce Fińskiej, gdzie został rozstrzelany. Część z jego poległej załogi została pochowana w Gdańsku, który także był portem macierzystym krążownika. Sama uroczystość miała oczywiście bzdurny charakter, gdyż najechanie na mieliznę nie należy do najwyższych osiągnięć w walce morskiej. Nierocznica była zatem powodem tej wizyty. Oto bowiem następny dzień, 26 sierpnia, był pierwotnie wyznaczonym terminem ataku na Polskę. W nocy z 25 na 26 sierpnia atak jednak odwołano. Pancernik pojawił się w godzinach porannych na redzie, od strony królewca w asyście trałowców. Po chwili wszystkie trałowce wysunęły się przed pancernik i znalazły się na linii Westerplatte-Latarnia Hel. Gdy wpłynął na wody terytorialne. Hel otworzy ogień, powiedział wówczas matrygielski do Bronisława Grudzińskiego. Załoga zdawała sobie sprawę, że jego wizyta nie będzie przyjemna, pomimo tego, że polskie radio wciąż powtarzało, że do wojny nie dojdzie. Osiągnąwszy wysokość wejścia do portu, trałowce wykonały zwrot o 180 stopni do tyłu i wzięły kurs na piławę. Szlezwik Holstein, holowany przez dwa najładniejsze i najnowocześniejsze holowniki, Danzik, oraz Albert Forster wpłynął do portu mijając Westerplatte. Woda w kanale wzburzyła się i o mało nie wystąpiła z brzegów. Uroczystości powitania pancernika odbyły się w głębi portu. Tysiące Gdańszczan, tzw. Tak turystów, oraz wojska z orkiestrami i sztandarami ustawiły się nad brzegiem kanału, owacyjnie witając pancernik. Po oficjalnym przywitaniu. Batalion kadetów wraz z orkiestrą zszedł z pokładu na ląd i wśród wiwatów pomaszerował do miasta, a za nim oddziały gdańskie i ludność cywilna. Cały Gdańsk rozbrzmiewał muzyką i okrzykami. W godzinach popołudniowych, gdy w Gdańsku odbywały się defilady i wiece, został on przyholowany kanałem na wysokość półwyspu, mniej więcej naprzeciwko wartowni numer 2. Reszta załogi pancernika przystąpiła do obserwacji i pomiarów terenu składnicy. Bliska odległość, niespełna 200 metrów, oraz przewaga wysokości pancernika, stwarzały załodze nieprzyjemną sytuację oraz ograniczoną możliwość poruszania się po terenie, będąc pod stałą obserwacją załogi Szlezwiga. Jego czternaście ciężkich dział budziło wśród załogi przerażenie. Od tego momentu spali oni w ubraniach, obowiązywało bowiem ostre pogotowie bojowe. Posterunki stojące nad kanałem, cofnięto w głąb lądu, by nie dać podstaw do prowokacji. Załoga otrzymała ostry rozkaz: nie prowokować, ale równocześnie zachować godną postawę żołnierską. Pancernik został przycumowany do mola na wprost koszar. Pierwszą noc spędził w bezpośrednim sąsiedztwie Westerplatte, przy zgaszonych światłach. Do żadnego incydentu nie doszło. W nocy słyszano jednak różne odgłosy pracy przy wyładunkach z pancernika oraz ciągle jeżdżące tramwaje, których dotąd nie słyszano. Jak się później okazało, pancernik wyładowywał broń, co potwierdzili Polacy, byli mieszkańcy nowego portu. Pancernik prześladował załogę jak jakaś zmora widmo, widzieli lufy skierowane, a to w stronę składnicy, a to znów zmieniające pozycje. Zaobserwowali także puszczanie baloników. Czy to było też w programie jego kurtuazyjnej wizyty? Żołnierze starali się odpowiedzieć w myślach na nurtujące każdego pytanie. Czy pomogą nam nasi sojusznicy, Francja i Anglia? Mieli nadzieję, że z chwilą wybuchu wojny, nie dłużej jak po kilku godzinach, zjawią się samoloty i okręty, które im pomogą. Słuchając radia i czytając gazety, byli bowiem przekonani o szczerości tych zapewnień i obiecanek powołujących się na braterski sojusz. Później zajrzała im w oczy smutna rzeczywistość. Początkowo załoga pocieszała się oświadczeniem Komisariatu Generalnego, że pancernik ma uszkodzony kocioł i po naprawie opuści Gdańsk. Uspokajano się, że z wojskowego punktu widzenia pancernik ma na kanale niewielką swobodę ruchów i mógłby zostać szybko zniszczony przez polskie lotnictwo lub dalekosiężną artylerię z Helu i dlatego na pewno odpłynie z portu. Jednakże gdy kolejnego dnia, 27 sierpnia, pancernik został przez holownik odprowadzony w głąb kanału, załoga zrozumiała, że jeśli w tych dniach wybuchnie pucz w Gdańsku, przyjdzie im prowadzić z nim beznadziejną walkę. Przedłużający się pobyt, załoga pancernika wypełniała wizytami grzecznościowymi przewidzianymi przez protokół dyplomatyczny. Komendant Szlezwiga nie pominął nawet komisarza generalnego RP na wolne miasto Gdańsk, ministra Chodackiego, który również zachowując pozory pełnej kurtuazji, rewizytował komendanta na pokładzie pancernika. Tymczasem Gdańsk ogłosił się wolnym państwem. Komisarz generalny uznał to za naruszenie umów w sprawie statutu prawnego Gdańska i powstrzymał się od dalszego udziału w uroczystościach i przyjęciach związanych z przybyciem pancernika. Przedłużający się postój pancernika Schleswig-Holstein w porcie gdańskim nie pozostawiał już żadnych wątpliwości. Miał on przez demonstrację zbrojną wywrzeć presję na Polskę, aby ustąpiła ze swych praw na terenie wolnego miasta, a na wypadek wojny uzupełnić w tym rejonie najcięższą artylerię niemiecką. W trakcie ostatnich dni sierpnia napięcie w Gdańsku dochodzi do szczytu. Wagon z Gdyni, zawierający uzupełnienie hełmów i masek, około 200 granatów ręcznych, 2,5 tony materiałów wybuchowych, kilkaset zapalników specjalnych do pocisków artyleryjskich i moździerzy, czy wreszcie dużą ilość środków medycznych, został skonfiskowany 28 sierpnia na jednym z dworców przez policję gdańską. 31 sierpnia port pustoszeje. Umilkły odgłosy prac wyładunkowych, a reda zapełniła się statkami handlowymi opuszczającymi Gdańsk. Kanał portowy, na którym dotąd panował żywy ruch wchodzących do portu i wychodzących w morze statków, zamarł zupełnie. W godzinach południowych na Westerplatte przybył szef wydziału wojskowego na teren wolnego miasta Gdańska, podpułkownik Wincenty Sobociński. Zakomunikował on, że sprawy się nieco skomplikowały, gdyż siły w Gdańsku zostały poważnie wzmocnione i naczelny wódz żąda od załogi 12 godzin obrony. Tłumaczył, że Niemcy dali Polsce ultimatum do 3 września i na pewno nie rozpoczną wojny wcześniej. W okresie poprzedzającym wojnę, stawiano załodze Westerplatte jako zadanie skuteczne stawianie oporu przez przynajmniej 6 godzin. Uwzględniano przy tym możliwość obrony proporcjonalnie do stanu ilościowego załogi, uzbrojenia, urządzeń obronnych terenu oraz małego obszaru. W ciągu tych sześciu godzin miała nadejść drogą morską odsiecz z Gdyni oraz wsparcie ogniowe z jednostek pływających marynarki wojennej. Po wyjeździe podpułkownika Sobocińskiego zauważono, że za murem zamiast policjantów Szupo krążą żołnierze w hełmach i z białymi opaskami na przedramieniu. Co chwilę trzyosobowe grupy patrolowały rejon od wartowni Szupo do Lasku. Żołnierze stojący na mostku obserwacyjnym obserwowali, jak patrol zupełnie spokojnie przechodził dwukrotnie za murem w odległości około dwóch metrów. Nic nie wskazywało na to, że zanosi się na walkę. Tymczasem z Prus wschodnich dochodzą wieści o powszechnej mobilizacji. Mnożą się także doniesienia o samolotach naruszających polską przestrzeń powietrzną, zwłaszcza nad Gdynią i odcinkiem Kaszubskim. Na granicy polsko-gdańskiej pod Orłowem padają strzały. Niemcy postawili Polsce ultimatum o oddanie korytarza. Wśród załogi było widać wielkie podniecenie i zarazem ciekawość, jak też wszystko dalej się potoczy. Był ostatni wieczór przed tragicznym wrześniem. Siedząc w prowizorycznych kwaterach, w sali świetlicowej, część załogi snuła przypuszczenia co do przyszłej walki i naradzała się, w jaki sposób ustrzec się przed niespodziewanym atakiem nieprzyjaciela. Wpatrują się w czarną ścianę otaczającego ich lasu, w znikomym świetle gwiazd, widać ich ulubioną sarenkę, która jeszcze czuwa i niespokojnie rozgląda się na wszystkie strony. Jak wspominają Westerplatczycy, lubiliśmy ją wszyscy, a zwłaszcza nasz stary, czyli dowódca, major Sucharski. Marnie było z tym, kto odważył się zrobić jej krzywdę. W każdym z nas miała przyjaciela. Wieczorem 31 sierpnia o godzinie 22:30 regularne oddziały wojsk niemieckich z Prus Wschodnich przekroczyły granice wolnego miasta Gdańska. Noc z 31 sierpnia na 1 września była ciepła i pogodna, a może niezwykle spokojne. Około godziny 21 w pobliżu bramy kolejowej słyszano jakieś szmery i trzaski. Dawniej nie przywiązywano do tego większej wagi, ponieważ zakochane pary często podchodziły pod sam mur. Obecnie jednak w napiętej sytuacji politycznej szmery były zastanawiające, gdyż nie było słychać żadnych głosów. Nie mógł to być wiatr, ponieważ panowała bezwzględna cisza. Po drugiej stronie muru nie było widać zakochanych par, ani tym bardziej żadnych ruchów Niemców. Po krótkiej chwili szmery ucichły i więcej się nie powtórzyły. Po przeciwnej stronie kanału znajdowało się kilka osób na oświetlonym wybrzeżu. Około godziny dwudziestej drugiej, na kanale ukazał się holownik, który podpłynął do włoskiego statku ładującego zboże, i wkrótce Odholował go do portu. Żołnierze na posterunkach zauważyli, że po kanale przemknęły dwie szybkie łodzie w kierunku morza, które za chwilę wróciły. Wyglądało na to, że są uzbrojone i że zamiast pilotów siedzą w nich żołnierze niemieccy. Około godziny 23 podsłuch zameldował, że w nowym porcie cywile wychodzą grupkami z budynków nad kanałem i z tobołkami udają się w kierunku miasta. Prawdopodobnie była to ewakuacja ludności. Z budynków zajętych przez wojsko niemieckie. W okolicy bramy kolejowej posterunkowi zauważyli, że w lesie są wydeptane ścieżki, których przedtem nie zauważono. Co więcej, dochodziły stamtąd odgłosy kroków i zdawało się, że wzdłuż muru poruszają się patrole. Na placówce żołnierze czuwali na stanowiskach, broń była załadowana i w każdej chwili gotowa do otwarcia ognia. Po pewnym czasie na placówkę przybył major Sucharski. Nie chciał wierzyć, ale gdy sam zobaczył maszerujący patrol wojskowy, chwilę pomyślał i powiedział, raczej do siebie, że widocznie nie wierzą szupowcom i obsadzili wartownie rezerwą policji. W tym samym czasie, gdzieś daleko nad motławą, słychać było jakiś szum i zgrzyt, jakby coś ciężkiego jechało szosą. Major postał jeszcze chwilę i już innym głosem powiedział: Nad ranem wzmocnić czujność i o wszystkich spostrzeżeniach, natychmiast meldować. O północy w kanale Igdańsku nastąpiła niespotykana dotąd cisza, która zaniepokoiła załogę. Barki i statki, zacumowane zazwyczaj przy polskiej stronie kanału, zostały usunięte. W kanale było zawsze gwarno, wesoło, a tamtej nocy było słychać jedynie szczekanie psów, zupełnie jak na wsi. Złowroga cisza panowała w porcie. Po północy zauważono, że w kanale nie ma statków, co było oczywistym sygnałem, że oczyszczono go specjalnie z myślą o wigu. Załoga wciąż się łudziła, że ma to umożliwić jego swobodną drogę powrotną do Rzeszy. Po zapadnięciu zmroku, oddziały pogotowia, tak jak w dniach poprzednich, zmniejszone o 50% zajęły stanowiska obronne. Dzień 31 sierpnia dziewiątego roku był ostatnim dniem pokoju na Westerplatte. Noc przebiegła spokojnie, to też część załogi przystąpiła do zdejmowania broni ze stanowisk, a część brała sprzęt i rękawice, by przystąpić do wykonania ostatnich umocnień. Tymczasem o godzinie 4.17 padł strzał z broni ręcznej. Załoga natychmiast zajęła stanowiska bojowe, ale ponieważ pojedyncze strzały padały dość często, oficer dyżurny rozkazał ściągnięcie placówek do koszar. Gdy cała załoga przygotowywała sprzęt i broń, Schleswig-Holstein otworzył salwę armatnią. Ziemia zadrżała. Mur wyleciał w kilku miejscach w powietrze, a plutonowi zostali pod muchem rzuceni na zasieki.